Gościem Poranka Wnet Witold Tumanowicz, pełnomocnik wyborczy Komitetu Wyborców Konfederacja Wolność i Niepodległość. Dzień dobry. Dzień dobry. Udało się zarejestrować szczęśliwie listy we wszystkich okręgach. Trudno było w tym roku? To znaczy, udało się oczywiście. Jesteśmy jako, zarejestrowaliśmy komitet jako pierwsi, a listy te wymagane do Ogólnopolskiego Komitetu Wyborczego zarejestrowaliśmy jako jedni z pierwszych, ponieważ tutaj Koalicja Obywatelska także w tym samym dniu już uzyskała ten status Ogólnopolskiego Komitetu. Natomiast jesteśmy jedni z pierwszych. Widać sprawność tej zbiórki podpisów. Natomiast oczywiście nie ukrywam, że faktycznie ogólna kwestia dotycząca zbierania podpisów jest o tyle trudna, że ludzie mają coraz mniejsze zaufanie do podawania swoich danych osobowych. I to jest oczywiste, że ze względu na różnego rodzaju afery, które ostatnio słyszeliśmy, wyłudzenia danych, no to ludzie, nawet jak nas popierają, a popierają i to widać na ulicy, to jednak mimo wszystko czasem są nieufni co do tego, żeby te dane podawać. Więc tak, faktycznie. I to chyba się słychać było ze strony wielu komitetów, że jest trudno. No ale u mnie na przykład w okręgu, pomimo że wymagane jest 5 tysięcy podpisów, zebraliśmy prawie 11 tysięcy, 10 700 podpisów, które złożyliśmy do Państwowej Komisji Wyborczej i zarejestrowaliśmy się bez problemu. W wielu miejscach także mamy do czynienia z sytuacją, kiedy zebraliśmy dużo więcej podpisów niż to było wymagane. Nikt nie wątpił, że Konfederacja się zarejestruje jako Ogólnopolski Komitet, ale że zrobili to bezpartyjni samorządowcy, co to oznacza dla tej kampanii, że będzie nie 5, a 6 komitetów ogólnopolskich. No to jest ogromny kłopot na pewno dla Szymona Hołowni i Kosiniaka-Kamysza. Ewidentnie tam sytuacja jest nieciekawa, bo oni walczą o próg 8% i każde takie wyrwane 1-2 punkty procentowe, to dla nich może być walką o życie. A bezpartyjni im wyrwą 2 punkty procentowe poparcia? Wydaje się, że tak naprawdę żerują na podobnym elektoracie, więc tak brzydko oczywiście powiedziałem, ale prawda jest taka, że generalnie tam jest sytuacja, w której oni rywalizują o tego wyborcę, powiedzmy, samorządowego. My oczywiście także jako Konfederacja mamy wyborców, mamy samorządowców na listach, ale prawda jest taka, że tam, że te właśnie takie pojedyncze przypadki na przykład jakiegoś znanego samorządowca lokalnego może być właśnie konkurencja dla jakiegoś znanego samorządowca na przykład z listy PSL-u. I tam jest sytuacja, no dla nich na pewno nieciekawa, bo tak jak powiedziałem, to jest być albo nie być. 8%, jeśli 15 października o godzinie 21 exit pole pokażą wynik 7,8 na przykład, to tam będzie naprawdę nerwowa noc i dużo pampersów na pewno pójdzie. A na pewno będziemy długo na wyniki czekać, bo jest nowa procedura liczenia głosów. Każdy głos ogląda cała komisja, a nie jeden lub dwóch członków, więc to liczenie oficjalne będzie w tym roku na pewno znacznie później niż, pewnie wiele godzin później niż było to zazwyczaj, więc ten okres niepewności będzie i dłuższy. No dobrze, a wy się nie boicie? Nie, bezpartyjnych samorządowców? Też nowa siła wyrasta, nowy komitet może gospodarować elektoratem sprzeciwu i protestu. W kontekście arytmetyki wyborczej dla nas jest to zupełnie bez znaczenia, dlatego bo bezpartyjni samorządowcy raczej progu nie przekroczą 5% i nie wierzę w to, raczej walczą o to, żeby przekroczyć ewentualnie próg ten finansowania 3%, a i to raczej będzie trudne do zdobycia. Natomiast nie zmienia to faktu, że sytuacja może być, że w naszym przypadku my nie mamy ryzyka nieprzekroczenia progu, więc w sytuacji potem obliczania mandatów, liczby mandatów, tak naprawdę jest to neutralne, bo wtedy i tak bezpartyjni samorządowcy i tak nie biorą, te głosy nie są brane pod uwagę przy przeliczaniu głosów na mandaty. Czas przed nami dwóch dużych konwencji programowych. Wasza konwencja pod koniec września. Dwa największe komitety, sondażowo największe, w ten weekend będą pokazywać swoje propozycje programowe, ale PiS zrobił z tego serial przez cały tydzień. Dzisiaj kolejna propozycja, bon szkolny, poznaj Polskę. Widział pan tą propozycję? Minister Czarnek to prezentował. No ja widzę, że generalnie jest dwudniowe tak, że wycieczki finansowane przez państwo. No powiem szczerze, że to jest taki festiwal, jednak festiwal obietnic, który serwowany jest przez partię rządzącą przez 8 lat, to zawsze jest dla mnie traktowane z przymrużeniem oka. Znaczy, mieli 8 lat na to, aby wprowadzać różnego rodzaju rozwiązania, nie robili ich, więc prawda jest taka, że dla mnie tego typu obietnice są zupełnie niewiarygodne. No ale zrobili coś i robią kolejne obietnice. No nie, no, ale prawda jest taka, że 13-14 emerytury zrobili, teraz idą dalej. A dalej, a to naprawdę to bon edukacyjny to akurat
akurat to jest taki pomysł, teraz się urodził, rozumiem, że wcześniej go nie było, że rozumiem, że wcześniej to nie był atrakcyjny, nie był korzystny, rozumiem, że to jest... Nie starczyło czasu i teraz będzie bon szkolny Poznaj Polskę. 8 lat to za mało, żeby... A sam pomysł dobry, znaczy, ja powiem, żeby państwo finansowało wycieczki uczniom? Powiem tak, jeśli chodzi o bon edukacyjny, który proponuje Konfederacja, jest to bon, który ma iść za uczniem, ma iść w takim kierunku, by szkoły konkurowały o ucznia, żeby konkurowały jakością nauczania, programem, który bo wy chcecie bon, ale zupełnie inny. No, ale ten bon ma zrewolucjonizować polską naukę, to chodzi o te wycieczki. A tutaj chodzi o wycieczki szkolne, no to jest ewidentny prezent. No ja to kolejny prezent. Ale dobry, prezent. Zły, no, ale no my się nie zgadzamy, mówi, na rozdawnictwo. To jest pierwsza kształcenie obywatelskie i patriotyczne, żeby młodzi ludzie w ramach szkoły poznawali miejsca. Tak, to jest rola polskiej edukacji, to jest rola historii, szkoły. Kultury, tak. To jest rola szkoły. Czyli może dobry pomysł. I rola czyli jeżeli Konfederacja jest będzie rządzić, to szkoła będzie fundować takie wycieczki co roku polskiej młodzieży, żeby poznawała polską kulturę i historię poprzez wycieczki, poprzez podróże. My nie będziemy dawać żadnych prezentów. Szkoły mają swój budżet i prawda jest też taka, że ten bon edukacyjny, który proponuje Konfederacja, właśnie także i w tym zakresie może być elementem konkurencji pomiędzy placówkami, pomiędzy szkołami, że na przykład szkoła będzie oferować takowe w ramach tego bonu edukacyjnego, także wycieczki. Chcę, żeby każdy taka, młody że... chce kształcić młodych Polaków w duchu patriotycznym, a wy w jakim duchu chcecie kształcić młodych Polaków? Ale rzeczywiście, że w duchu patriotycznym, ale przede wszystkim ważne jest to, żeby... Ale przede wszystkim ważne jest to, żeby to rodzic decydował o tym, jak chce edukować swoje dzieci. I to jest najważniejsze. I jestem przekonany, że akurat jakością kształcenia na pewno jesteś szkoły, które mają wartości patriotyczne, które mają wartości, które... kształtują młodego Polaka w duchu właśnie poczucia odpowiedzialności, to są te placówki, które mają największe zainteresowanie, największy popyt jest na nich wśród rodziców, więc wydaje mi się, że taka konkurencja w tym zakresie to jest na pewno bardzo dobra rzecz, która mogłaby się zdarzyć właśnie w polskiej edukacji. Witold Tumanowicz popiera na przykład ideologię gender w szkołach? Albo... Nie, oczywiście, że nie popieram. Natomiast jeśli, tylko że problem polega na tym, że na obecnym etapie nawet w tym momencie ciągle jest możliwość takiego kształtowania, nawet jeśli mamy tak centralnie kuratoria skonstruowane i tak naprawdę minister Czarnek niespecjalnie nic z tym zrobił, więc tak naprawdę proszę... A gdzie generalnie... mamy? No, w Warszawie był spór i wielu edukatorów LGBT musiało się wycofać. No i właśnie dlatego chcemy, żeby jednak mimo wszystko to rodzice mieli większy wpływ na to, jaki, a jak w jaki rodzice sposób będą są... chcieli występów Dark Queen czy Drag Queen w szkołach. No ja mam nadzieję, że generalnie nikt normalny nie będzie chciał seksualizować swoich dzieci. A taki są sposób. Tacy, którzy chcą i dobrze o tym wiemy także w Polsce. To powiem co, szczerze, minister że generalnie Czarnek chroni dzieci, a Konfederacja będzie przed swoimi rodzicami. No, żeby... Czyli minister Czarnek chroni dzieci przed swoimi własnymi rodzicami. No to bardzo ciekawa formuła. Stara się, żeby, przynajmniej taka jest idea PiS-u, żeby no to dzieci... No my nie jesteśmy za tym, żeby minister Czarnek chronił dzieci przed swoimi własnymi rodzicami. Czyli jeżeli na przykład... Rodzice są odpowiedzialni za wychowanie swoich dzieci. A państwo ma jakieś tej... No państwo jest tutaj w tym zakresie wykonawcą, powinno być wykonawcą woli rodziców i przede wszystkim nigdy nie powinno wchodzić pomiędzy rodziców a ucznia. Grupa kilkudziesięciu rodziców stworzy sobie taką szkołę, gdzie będą występy drag queen i seksualizowanie dzieci, to wy się na to zgodzicie nie jako państwo. Ale co zgodzimy? No prawda jest taka, patrzę że... na was program. Czyli mamy... Ale naprawdę, my nie jesteśmy za tym, aby jakiekolwiek ministerstwo wchodziło pomiędzy rodziców, a dzieci. To jest zupełnie niekonserwatywne podejście. Czyli w dużych sytuacja, w której LGBT w szkołach nie, ale hulaj, nie, dusza, piekła nie ma. No ale tak. Bardzo proszę, no jednak mimo wszystko proszę zrozumieć wypowiedź, bo prawda jest taka, że my absolutnie nie uważamy, żeby Ministerstwo Edukacji wiedziało lepiej, jak wychowywać dzieci niż rodzice wiedzą, jak wychować swoje dzieci. I moim zdaniem jest to naturalna i podstawowa prawda o wychowaniu. Jeśli ktoś wchodzi w ten zakres, to może się zaraz okazać, że będzie wajcha przekręcona w drugą stronę. Będziemy mieli sytuację, w której... Jest będzie, ale a jeśli, nie daj Boże, koalicja lewicowa, skrajnie lewicowa, wejdzie do Ministerstwa Edukacji i ona zacznie wchodzić,
wchodzić pomiędzy rodzica a ucznia. To co, będzie wtedy dobrze? To właśnie te, takie podejście jak ministra Czarnka jest bardzo, bardzo ryzykowne, bardzo niebezpieczne. Dlatego, bo jeśli my nie oddamy w tym momencie nauczania i wychowania rodzicom, jeśli my nie dociążymy jednak mimo wszystko tego, aby wspomagać rodziców w wychowaniu, tylko będziemy wchodzić zamiast rodziców w wychowanie ucznia, to będziemy mieli do czynienia z sytuacją wychylenia wajchy w drugą stronę. Ale jak rozumiem... Bardzo niebezpieczne. Pan proponuje, żeby jednak, że rodzice dbają o własne dzieci, tylko dbają o własne dzieci, nadzieję, chyba, to tak, nie to wybiorą jest. Koalicji Lewicowej, która będzie proponowała seksualizację w szkołach, więc nie będzie, zagrożenia, dlatego, że nagle będzie rząd, który będzie przymusowo wprowadzał LGBT i gender. Więc dlatego uważam, że najlepszym rozwiązaniem w tym zakresie jest to, aby to rodzice decydowali, jak wychować swoje dzieci. A los dziecka? Dziecko ma prawo do tego, żeby dostać dobrą edukację? Ależ oczywiście. I to jest a właśnie... jeżeli jego rodzice właśnie mają takie poglądy, że najlepiej jest dziecko seksualizować, to będą mogli to robić. No ale proszę zrozumieć. No, a co jeśli będzie sytuacja... Staram się go zrozumieć. Dobrze, a właśnie. Co jeśli będzie koalicja lewicowa i będzie kazała osobie, będzie kazała uczniowi uczyć się tego, że jest 50 ileś płci. I będzie, bo będzie taki minister edukacji, który oczywiście stwierdzi, że tak powinno być. Więc ja naprawdę chodzi o to, że jestem przeciwny tworzeniu. Na razie jest jak jest. Jestem przeciwny tworzeniu takiego systemu, w którym to minister edukacji wie lepiej, jak edukować dzieci niż rodzice. A z drugiej strony nie wiem, czy każdy rodzic dokładnie wie, czego powinno dziecko umieć. Czyli zna no się tak... lepiej na matematyce, na biologii, na chemii, na fizyce. Rozumiem, mamy... że pani profesor Środa, jak zostanie ministrem edukacji, to będzie wiedzieć lepiej. A może profesor Czarnek wie lepiej? Ale ja pytam, bo a to... młodzi ludzie, nie wiem, czy widział pan demokracja prezes? Demokracja może być przewrotna i sytuacja może być taka, że koalicja lewicowo-liberalna może być mogą chronić dzieci przed niektórymi pomysłami rodziców, albo przed pomysłami samych dzieci. To bardzo ładnie brzmi, oddajemy głos rodzicom, tylko potem mogą być opłakane konsekwencje. Na kampusie Rafała Trzaskowskiego była taka młoda osoba, która zapytała chyba Donalda Tuska, że ona musi się uczyć matematyki, geometrii, fizyki, biologii. Ona wolałaby się uczyć o różnych płciach i wolałaby się uczyć tego, jak rozliczyć PIT, a nie jakiejś głupiej matematyki i to oblicze. Jest zatrważające, no ale to taka osoba prawdopodobnie sobie nie poradzi na rynku pracy. To jest akurat bardzo, powiem szczerze, że sytuacja, w której jest jakaś grupa ludzi, która prawdopodobnie będzie zajmowała się rzeczami mniej płatnymi i nie poradzą sobie na rynku pracy, niestety jest... Bo na tym polegało nowoczesne państwo, które budował i o którym myślał także Roman Dmowski, polegał na tym, że państwo daje edukację i daje szansę także tym, którzy nie mieliby takich szans. Ale alternatywą jest to, żeby pani profesor Środa edukowała wszystkie dzieci i przymuszała do tego, aby... A kiedy pani profesor Środa była ministrem edukacji? Ale może a teraz jest... To jest takie myślenie życzeniowe, kiedy myśli się o tym, że generalnie minister Czarnek zostanie ministrem edukacji po wsze czasy. I prawda jest taka, że po prostu tak my jesteśmy przeciwni... Ja powiedziałem. Ale to jest problemem. A minister Czarnek jest dobrym ministrem, czy złym ministrem? Ale jeśli będzie minister... ze strony lewicy, to ten sam system może zostać odwrócony w taki sposób, że osoby, które wychowują obecnie dzieci w duchu konserwatywnym, w duchu wartości, mogą mieć problem z faktem, że na przykład zostanie im narzucone minima programowe, które wymyśli pani profesor Środa, bądź inni lewicowi ideolodzy. To już zamknąć ten spór o szkołę z waszego programu, gdzie każdy rodzic sam sobie kształci dziecko, jak mu się podoba, będzie naród. Tak zbudujemy spójny naród, który będzie miał wspólny kanon lektur, wspólny kanon myślenia, będzie miał podstawy, żeby się komunikować? Naród oparty o rodzinę jest najbardziej zdrowym narodem, jaki może być. I nie wydaje mi się, żeby tutaj był jakikolwiek spór w tym zakresie kogokolwiek. Kiedyś narodowcy, kiedy jeszcze nie wiedząc o Roman Dmowski, mieli inne poglądy, jednak uważali, że wspólne kształcenie, że kształcenie młodego pokolenia oparte o pewne wspólne kanony jest istotne dla budowania narodu jako takiego. Rodzina jest podstawową jednostką każdego narodu. I dlatego też zdrowa rodzina w tym zakresie nie powinniśmy wchodzić w kompetencje tejże. Bo prawda jest taka, że wtedy tworzymy rodziny, no jednak mimo wszystko
nieco mniej odpowiedzialna za swoich, za wychowanie swoich teraz własnych teraz dzieci. Teraz zrobiliśmy, że rodzice są nieodpowiedzialni za własne dzieci? Przy no tym mamy do czynienia z sytuacją, w której rozumiem, że to minister Czarnek ma więcej do powiedzenia na temat tego, jak wychowane są dzieci niż rodzice. No, no moim zdaniem bardzo niebezpieczne. No, tak powiedziałem, że może być wychowuje no, ale może być sytuacja, no właśnie, i może być sytuacja, w której zaraz się wajcha wychyli w drugą stronę i to jest bardzo niebezpieczny system, który stworzył minister Czarnek. A zaraz, a jak będzie Konfederacja, to każdy będzie mógł sobie wybrać swoją szkołę, zobaczyć, jak to by wyglądało, chociaż obawy są takie, że przestaniemy się rozumieć. Witold Tumanowicz, pełnomocnik wyborczy Konfederacji, jest naszym gościem. Ach, właśnie, to zapytam o tą wypowiedź, o tych gejów. Jedną rzecz, bo minister zwrócił uwagę, że nawet sam pan premier Morawiecki posłał swoją córkę do... No tak, ale posłał do szkoły prywatnej. Więc no jednak umówmy się, jednak chyba coś jest nie tak z tym systemem edukacji, że jednak nawet premier wysyła jednak poza ten system edukacyjny, ten państwowy. Bo jest taka możliwość. Jest możliwość, ja się cieszę. Ja też mam córkę w szkole prywatnej, ale ja mogę, dlatego bo ja nie mam w programie narzucania komukolwiek tego, jak ma wychować swoje dziecko. Chociaż szkoły publiczne mają swoje plusy. No dobrze, 8:32 i swoje problemy też mają oczywiście. To teraz o tą listę, bo to zrobiło karierę, wyciągnięto panu wypowiedzi. Chciał pan tworzyć listę homoseksualistów, listę gejów. To jest prawda, nieprawda? Ta wypowiedź chyba jest prawdziwa. Tak, to jest wypowiedź przewrotna o tyle, że przecież pamiętamy o tym, jak bardzo to lewicowi aktywiści chcą przecież rejestrowania związków homoseksualnych. A czym innym, jak nie rejestracja związków osób tej samej płci, czym innym jest jak po prostu rejestrem takowych. Więc była to pewnego rodzaju przewrotna wypowiedź, która miała unaocznić to, że ten kij ma dwa końce po prostu. I sytuacja jest w tym zakresie prosta. Jeśli chodzi o Konfederację, to Konfederacja nie ma w swoim programie rejestrowania homoseksualistów i nie ma w swoim programie rejestrowania związków homoseksualnych. Więc ja mam nadzieję, że te osoby, które teraz tak się oburzają na tę moją wypowiedź, nie będą już więcej w swoich programach takich rejestrów osób homoseksualnych, w tym wypadku związków osób tej samej płci proponować. A może przyłożymy do tej kwestii tą miarę ze szkolnictwa? Niech każdy zawiązuje sobie taki związek cywilny, jaki chce. Ależ oczywiście. No czyli to w związki tym zakresie, partnerskie jesteście za czy przeciwko? No to w tym zakresie, no ja generalnie po tym, jak zobaczyłem reakcję na tą moją wypowiedź sprzed 10 lat, chyba trochę zmieniłem zdanie co do tego. Chyba warto rzeczywiście, żeby nie tworzyć takich rejestrów. Nie tworzyć rejestrów, a może tworzyć związki partnerskie. Nie, no ale mówię, nie rejestru, także związków osób tej samej płci. Czyli no, nie, czyli mówię. Związki partnerskie nie. No a po co, skoro takie jest oburzenie na tą moją wypowiedź? No wtedy, no to jest przewrotna odpowiedź na pytanie, to związków partnerskich nie, ale dlaczego, skoro dwójka ludzi, skoro w szkole może być dobrowolność, to ich nie w małżeństwie będzie no, ale wolność. Jak oni wolność, się w tym momencie... to wolność. Nie, no to, ale to oni muszą być trochę bardziej spójni tego, czego oczekują, no bo tak naprawdę skoro w tym momencie jednocześnie się oburza na to, że ja mówię o tym, że chciałbym takiego rejestru, a z drugiej strony chcą tego rejestru, no to naprawdę muszą się najpierw sami zdecydować. A z drugiej strony, skoro program Konfederacji pozwala na seksualizowanie dzieci w szkołach swoim... Pozwala? Nie, nie pozwala. Nie, nie, nie zakazuje. No nie, ale było, nie, no, proszę nie manipulować moimi wypowiedziami, no nie, naprawdę. Ja tylko czytam wasz program. Nie ma tutaj, jest bardzo... Tak, jest napisane, że pozwalamy na seksualizację dzieci? Jak jest teraz, jak będzie po reformie Konfederacji, każda szkoła może opracować własny autorski program nauczania i ustalić własną lekcję roku szkolnego, no więc może robić, co im się, nie ma kuratorów, jest likwidacja kuratorów, może robić, co im się żywnie podoba, to i może w związkach róbmy, co się żywnie podoba. Jak szkoła, liberalizm, jak się to liberalizm. Pojawi szkoła, która będzie uczyć magii i czarodziejstwa, to na prawdopodobnie przykład. Nikt absolutnie nie pośle tam swojego dziecka. A jest pan pewien? Na tak, pewno? Jestem pewien, a przynajmniej to pana, będziemy... To pana wiara w człowieka może być coś, co no nadwyrażone, a nie będzie kuratorium, z nich tego nie skontroluje, co się w takiej szkole dzieje. Nie, może tam być... nie ma przyzwolenia na uczenie rzeczy, które będą... To musicie zmienić swój program. No ale tu nie ma czegoś takiego. Nie, no nie ma tutaj, nie pisze tutaj nic. Nie ma tutaj gwiazdki małym druczkiem, że szkoła będzie kontrolowana przez kogokolwiek, ktokolwiek będzie patrzył, co się uczy dzieci. Ale nie mamy zamiaru likwidować państwa w tym zakresie. I prawda no jest nie, taka, macie. Nie. Ministerstwo, jak jest, jak będzie, państwo nie wtrąca się do oferty programowej szkół i organizuje swoją rolę i ogranicza swoją rolę do organizacji corocznych
tych egzaminów. No, czyli jednak jakieś minima programowe są, tak? No tak, są tylko egzaminy i tyle. No, czyli minima programowe. A w ciągu roku no, hulaj dusza piekła nie ma. Ale żeby je zdać. No, można sobie być... zrobić szkołę czarodziejstwa i magii, wykładać no i magię. Ja, no, dobrze, i potem... ja powiem tak, życzę wszystkiego dobrego tym uczniom, którzy pójdą do szkoły magii i czarodziejstwa na przyszłym rynku pracy i nie polecam no dobrze, jak ktoś pójścia ma, do takiej jak, szkoły. Jak ktoś ma głupich rodziców i rodzice puszczą tam dzieci i dziecko ma zmordowane życie. I znowu życie. Jesteśmy, no i znowu jesteśmy przy tym. Ktoś ma głupich rodziców. No i to jest właśnie podejście, zdarza. To jest podejście... A to się nie zdarza? To jest podejście antynarodowe, podejście sytuacji, której... No tak, ale do, od tego zdarza są się. Odpowiednie służby i takie w państwie. Dziecko będzie miało złamane całe życie. Odpowiednie służby w państwie są wolność. Od tego przecież, żeby pełna. Jednak... Nieskrępowane. No nie, no ale to... Liberalizm. Nie, problem polega na tym, że obecnie mamy do czynienia z sytuacją nadmiernego angażowania się i wchodzenia pomiędzy rodziców a dziecko. I to jest problem, a nie to, że, nie, że postulujemy likwidację sytuacji, w której jeśli rodzic działa na szkodę dziecka, to że nie można mu odebrać prawa rodzicielskiego. Takie sytuacje także się zdarzają. Według mnie tylko są w tym momencie bardzo często nadużywane ta prawo, bo często na przykład odbierane jest prawo do prawa rodzicielskie, na przykład rodzinom, na przykład ze względu na biedę. A według mnie to jest bardzo negatywny problem. A wszystko zaczęło się od innej propozycji Prawa i Sprawiedliwości bonem wycieczkowym, jedno czy dwudniowych wycieczek po Polsce. I tak się nasza rozmowa miała iść w innym kierunku, a poszła w kierunku edukacja. To jest kampania wyborcza. Nie wiadomo, co się zdarzy. Dobrze, to jeszcze jedno trochę o ekonomię, bo pan jest ekonomistą również. Bynajmniej nie z waszej partii. Pani Leszczyna dla Pulsu Biznesu czy tam powiedziała, że jeżeli ona będzie rządzić, jej partia, to zlikwidują CPK i dogadają się z Niemcami i ustąpią Niemcom, żeby rozbudowa portu w Świnoujściu nie budziła wątpliwości Berlina. Jak na te dwie kwestie odpowie Konfederacja, CPK i rozbudowa polskich portów, tego w Świnoujściu także, który jest bojkotowany przez Niemców. Znaczy to jest problematyczne, bo póki co tak naprawdę to CPK jest rozwijane z dużym pogwałceniem na przykład praw osób, które mają własności tam na miejscu. Jest także te wszystkie szprychy, które mają docierać do właśnie tego CPK. Tam to jednak tak wywłaszczanie bez odszkodowań albo po minimalnych odszkodowaniach, nie po cenach rynkowych. Ja mam u siebie w okręgu pod Zamościem bardzo osoby rozżalone sytuacją, w której mogą stracić dorobek życia właśnie z tego względu. I co więcej, właśnie zupełnie to odszkodowanie nie będą uwzględnione. Być może są za małe, być może zakresie, nie są godne. Ustawa mówi, że muszą wnosić 140% ceny rynkowej. PiS podchodzi do tego jak słoń w składzie porcelany i to jest oczywisty fakt. I według mnie sytuacja... A sam projekt sytuacja... będzie go kontynuować, będzie rządzić, czy wyrzucicie do kosza, jak to by... Powiem poprawicie tak, no ale... go, czy go wyrzucicie, to jest to... Znaczy, jak można jednocześnie rozbudowywać tego typu lotniska, jeśli jednocześnie zgadzamy się na przykład na różnego rodzaju kamienie milowe, które na przykład mają zamiar ograniczać różnego mają te... Więc moim ale zdaniem... Ale bo moim pan zdaniem, ucieka PiS... w krytykę PiSu, ja chcę tak, waszą deklarację CPK. Ale ja odpowiadam bardzo wyraźnie, bo póki co to mamy na przykład lotnisko w Modlinie, lotnisko w Radomiu. Jeśli będzie sytuacja starty. Bardzo podobna z CPK, to generalnie będziemy mieli bardzo widowiskową inwestycję, do której będziemy tylko i wyłącznie dopłacać, a nie będziemy mieli z tego żadnych korzyści. I niestety tego się obawiam przy okazji inwestycji PiS-u. Tak samo jak port na przykład w elektrowni Ostrołęka, która została... tutaj chyba nie ma sporu. Rozbudowa. No, znaczy, bardzo dobrze, że szukamy dywersyfikacji źródeł energii, różnych zasobów. Nie, to jest bardzo dobrze. No, port kontynentalny. No to też jest bardzo dobrze. No, prawda jest taka, żeby rozbudowywać się, żeby budować. Zwiększać konkurencyjność. Natomiast niestety bardzo obawiam się tego, jak to robi minister Sasin na przykład, bo on już bardzo dużo rzeczy, no niestety, zepsuł. Powiedział Witold Tomanowicz, pełnomocnik wyborczy Konfederacji. Panie prezesie, dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję.